Światowa Agencja Antydopingowa powierzyła Katowicom organizację Światowej Konferencji Antydopingowej. Podczas posiedzenia zarządu w Montrealu minister Bańka został również formalnie powołany na członka komitetu wykonawczego tej organizacji. Fantastyczny sukces. To jest wielkie wydarzenie dla Polski, to jest wielkie wydarzenie dla Katowic, dla polskiego sportu, dla Śląska. Kongres, konferencja Światowej Agencji Antydopingowej, która odbywa się raz na 6 lat, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń i definiujące politykę związaną z walką z dopingiem w tym wymiarze globalnym. Odbywa się raz na 6 lat, gospodarzem wcześniej był Johannesburg, Lozanna, Madryt, Kopenhaga. Na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio to właśnie tutaj w Katowicach będzie decydowała się przyszłość całego sportu, walki z dopingiem, kwestii także wyboru władz, przyszłych władz Światowej Agencji Antydopingowej. Ponad 2000 najważniejszych osobistości świata sportu przyjedzie właśnie do Katowic, żeby wyznaczać kierunki walki z dopingiem. Doping to jest taki cichy zabójca idei olimpijskiej. Ja się cieszę, że Europa mówi jednym głosem w zakresie walki z dopingiem. To dzisiaj jest tak, że te wszystkie działania, które podejmujemy w zakresie szeroko pojętej polityki antydopingowej, też zostały docenione choćby poprzez fakt reprezentowania w komitecie wykonawczym, mojego zasiadania w komitecie wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej, też działania związane z tym wymiarem legislacyjnym, ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, która została kilka dni temu podpisana przez prezydenta, powołująca Polską Agencję Antydopingową. Dzisiaj to Polska wyznacza kierunki polityki antydopingowej. Takie państwa jak Ukraina, Azerbejdżan, Japonia korzystają z naszych rozwiązań legislacyjnych. Dzisiaj to my jako kraj będziemy decydować też o tym, w jakim kierunku pójdzie walka z dopingiem, w jakim kierunku będzie podążał cały ten globalny sport. Bardzo się cieszymy, to jest wielkie wyróżnienie dla nas, dla Polski, dla Katowic. Chciałbym też podziękować bardzo serdecznie panu prezydentowi za znakomitą współpracę. To wczoraj wielokrotnie obydwoje słyszeliśmy ze strony przedstawicieli WADA, ze strony wszystkich działaczy. Perfekcyjna prezentacja, perfekcyjnie przygotowana oferta. No i przede wszystkim ogromne wrażenie na decydentach Światowej Agencji Antydopingowej zrobiło centrum konferencyjne, zrobiły Katowice, więc pełen sukces, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Dziękuję panu prezydentowi za tę współpracę. No teraz kilka dni odpoczynku i trzeba się zabierać do pracy, dobrze przygotować to wydarzenie, bo to jest naprawdę wielka sprawa dla Polski, dla polskiego sportu i dla Katowic. W roku 2019 to wszystkie oczy świata sportowego będą skierowane tutaj, do Katowic, tutaj na te obrady Światowego Kongresu Antydopingowego. Myślę, że to było warte zachodu, choć dzisiaj muszę powiedzieć, że absolutnie nie było to proste i łatwe. Nie było to podane w żaden sposób na talerzu. I trochę z obawą wyjeżdżaliśmy do Montrealu, bo zawsze można było wrócić na tarczy. Ale to absolutnie się nie wydarzyło. Wróciliśmy z tarczą i to jeszcze dumni, bo naprawdę tych wiele pochwał, które słyszeliśmy od ludzi światowego sportu, od pana prezydenta Światowej tej Federacji Antydopingowej, od zawodników, którzy zasiadają dzisiaj, byłych zawodników sportowych, którzy dzisiaj zasiadają w WADA, no to naprawdę serce rosło i choćby nawet dla takiego wyjazdu to było bardzo, bardzo budujące, że potrafimy tutaj w Polsce, potrafimy w Katowicach, na Śląsku zorganizować imprezę, która no, jest jedną z najważniejszych imprez sportowych, tych około zawodów sportowych, która będzie zrealizowana właśnie tutaj u nas w Katowicach. Cieszę się bardzo z tego, że nie byłoby tej imprezy, gdyby nie inspiracja ze strony pana ministra i ta doskonała rzeczywiście współpraca, ale to ja dziękuję za tą współpracę, bo sami na pewno nie dalibyśmy radę jako miasto Katowice, to tylko poprzez obudowanie tym wspomożeniem rządowym mogliśmy starać się w ogóle o tą imprezę i mało tego wygrać z pozostałymi kandydatami, a no wiadomo, że ta
praca nie była prosta. Zdradzę jeszcze taki rąbek tajemnicy, że w przeddzień decyzji już na wieczorem wiele osób podchodziło i gratulowało nam przygotowanej oferty. Nie mówiąc jeszcze o tym, czy jest decyzja na tak, czy na nie, ale byli zachwyceni tym, co zostało przygotowane, a zostało to przygotowane wspólnie z Ministerstwem Sportu i miastem Katowice i to pokazuje na pewno na doskonałą współpracę w tym zakresie. No i myślę, że jeżeli tak dalej będziemy tą drogą szli, to wiele jeszcze ciekawych rzeczy wydarzy się w naszym mieście, nie tylko w aspekcie sportowym, ale i w każdych innych przestrzeniach. Światowa Agencja Antydopingowa to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Jej zadaniem jest wyznaczanie standardów walki ze stosowaniem niedozwolonych substancji i metod w sporcie oraz jej monitorowanie. Zakłada się, że podczas tego wydarzenia Katowice odwiedzi około 2000 przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu.